Była na mecz z tajnym kimś. Progamer podobno. I jak spojrzymy na jego statystyki, to tak. Ma w PvP 83% winrate, na Terrana 82%, na Zerga 79%. Jeżeli o mnie chodzi. On tak koło 80 ma. Czyli o mnie chodzi. Aha, no to jest na tym koncie, na innym pewnie jest inaczej. To mam 51 w PvP, 57 i 56. No ale mam dużo więcej gier, nie? To też by było inaczej, ale. Ta. Także ten. Boże, Protoss, czemu mi wybrali Protossa na bossa finałowego? No czemu? Po co? Żebym miał szansę może, bo w PvP różne dziwne rzeczy się zdarzają. Boże. Oj, po co te stresy, ja się pytam? Po co to? Finał PvP to nie fajnie. Na koniec zdradzone będzie, kto to jest, co to jest za gracz. O! Minkę strzelił. Już się boję. Minka już może coś nam zdradzić. To raczej nie jest mana, jak napisał Minkę, chociaż może napisał Minkę, żebym myślał, że to nie jest mana. Się okaże, że Ceral na tym Protossem zagra. Nie, no bym zgłupiał chyba. By Kanon Rasha zrobił, o jest, o jest, o jest, ale byśmy się od razu nie polubili. Z czego nie znam, a już go nie lubi. Chyba, żebym obronił, no to kochany człowiek. No to nie może być showtime, no jak? Ale jego statystyki do niego pasują. Tak się zastanawiam, bo wiecie, różni gracze mają różne trendy w swojej grze i może by mi to coś powiedziało. Unmasked, ty właśnie, Unmasked mogłem szybko sprawdzić. Nie no, jak mam nie wiedzieć, na kogo gram, to nie wiadomo. Nie będę tak. Najgorszy ruski Protoss. You require. I am the voice of the eclipse. In shadows. It shall be as you say. Cold state. I am the heart of darkness. The void. You require my skills. We move. State thy bidding. You require my skills. I am the voice of the eclipse. Not enough energy. I am the heart of darkness.
Nie. Nie, no czemu zagrał Stargate? Nie, no nie ma szans. Zapomniałem o baterii, no przepraszam. Yes, yes. No i tak nic by nie dało, bo on za dobrze gra. Jeszcze ma baterię tutaj. Jeszcze mikro ma, wszystko ma. Ajajaj, się za bardzo, tak wiecie, tunelowa wizja. Boże, no pewnie miliona PMA. 342, czy to byłby mana? Mana nie ma wyższego czasami? No jest, no jest, no jest, no jest. No jak żyć? Jak żyć, ja się pytam. Nie da rady tam. Z protosami takie życie jest właśnie. No dobra. Nie no, kurczę, jakbym zrobił baterię, trochę lepiej mikrował, mam wrażenie, żeby było dobrze. Trochę szybszy pierwszy warpin. No szkoda, no trochę szkoda tej gry. Wydaje mi się, że mogłem zrobić mniej błędów i byłaby nadzieja. Here's Batman. Teraz będzie wyrównanie. Wierzę. You have not enough mineral. You have not enough mineral. Shall we march?
It shall be. You require my skill. Give us, yes, an executor. Horza, Naja Khan. I am the heart of darkness. Go. I return to serve. State thy bidding. Let your will be heard. I am the... Combat awaits. State thy bidding. You require my skill. You have not enough minerals. Research complete. We... You have not enough minerals. I am the void. Cold is the void. I am the cold void. Nie, Suiro, tego jest. Skąd on na to ma pieniądze? You require my skill. I am the voice of the eclipse. Nie, no nie masz szans. Nie, no to jakiś jest wymiatacz, panie, no. Nie, no to w ogóle nie było szans, panie, no. No nie działają te super taktyki wymyślane przez bogów StarCrafta. Jezu, nie uprawiam jeszcze, o nie. Nie! On tu jeszcze może przecież wysadzić. O mój Boże. Troszeczkę chwiejna sytuacja, lekka taka kryzysowa bym nawet powiedział. Szansa na zwycięstwo 0,5% w porywach. No jeszcze pylona to ma. No przecież... to jest jakiś dobry był. Kto to był? Przecież to nic się nie dało zrobić. Nic się nie dało zrobić. No pewnie mana, a chociaż może i nie. No nie ma super zakończenia, ale i tak jestem zadowolony z dzisiejszych rozgrywek i wyników. Niestety BO3 było szybsze niż niektóre pojedynki BO1. Kto to był, ja się pytam. No jaka miazga, boż. No ale pod, no ja naprawdę na następnym wyzwaniu będę musiał Serralem grać, nie? Reiner, Serral, Special, Parting, Stats. Pewnie. Stachurski, bardzo dziękuję, że kupiłeś właśnie suba z... Boże, Danskajceka, dziękuję, że kupiłeś suba z Stachurskiemu. To jest 40. piękna okolicznościowa subskrypcja na kanale. Strzeliłem sobie w Stalkera BM? Nie no, to było Miss Micro. Nie, to chyba, chociaż mógłby być ktoś, no ktoś dobry, bardzo dobry. To widać. Nie no, Zest, nie no, coś to. Zapytaj się kto to, no ma nam powiedzieć, kaszy mi ten pucek. No nie posz. Kto to był?
nie poszło. To było mega. Nie, no nie. I tak dwa koła do przodu dzisiaj. No i tak jestem zaskoczony tym, co się, że się udało wygrać z dwoma takimi dobrymi zerkami. Kto to? No właśnie. Czekam, też czekam na te informacje. Kto to jest? Niech to Todd. Nie, Todd gra w Warcraft. Poproś, może powie. No on się wylogował już, jak to może powie? No on już jest wylogowany. Zgarnął miliony i do widzenia. W sumie mogłem się go spytać w grze jeszcze tak dla dodania. Wylogował się. Ajajaj, to nie poszło. No dobra, ale i tak wyzwanie zaliczam do udanych. Myślałem, że będzie katastrofa, ale wyszedłem obronną ręką. Grałem z masterami, wygrałem, no niestety z Geraltem. Jak mi jeszcze z Geraltem wygrał, no to już w ogóle byłoby cudownie. Może trzeba było opracować Canon Rusha bez kitu. No, straciłbym przyjaciela, ale 300 zł to czysty. Żartuję. Chociaż. A może i nie. Nie no, żartuję. No mana to był, tak czułem, że mana. No nie no, Grzegorz, jak mogłeś? To była zemsta za STK. Chociaż na STK już się w sumie zemścił. No, no przecież to są jakieś jaja chyba. Grałem na manę, Soula i Elazera, no czujesz to? Mana, Soula, Elazer. No, Nercio, Soula, Elazer, mana. Jeszcze Geralta. Chyba piątka. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie pomijam. Chyba najlepszych teraz polskich graczy. Skandal. Skandal. Pewnie, że tak. Ale napisał tę buźkę, tu mnie zmienił. Nie no, Grzegorz, gratulacje, bo tutaj to miazgot było. Ej, ten, ale ten Stargate w pierwszej grze tak sobie pośle. Nie, chyba mana. Mógłby być temu, to mógłby być mana. No nie poszło. Dobra, dzięki wielkie wszystkim za grę. Pisałem już, że mana. No ale co? No jak żyć? Dobra. Ale tak jak mówię, jestem tak zadowolony z tych dwóch wygranych, reszta to tak w miarę przewidywałem, że się potoczy tak jak się potoczy. Bardzo dziękuję Puckowi oczywiście za inicjatywę, za te miliony, które przerzuciłeś właśnie na to wyzwanie. No i ja się dobrze bawiłem, szampańsko wręcz momentami. Na koniec to już z Maną tak się mniej szampańsko bawiłem, ale było spoko. O, 12 urodziny, no to 100 lat życzę Danskaj CK. Synowi. Ma 12, to jeszcze tak ze 100 niech pożyje. GG. Dzięki, mano, za grę. No ale nawet nie wiedziałem, na kogo gram, jakbym się mógł przygotować. To i tak bym pewnie przegrał, ale nieważne. A to może lepiej, bo zawsze mogę zrzucić na to, że się nie mogłem przygotować. Indy weź opóźnienie, teraz zmień. No możemy w sumie je zredukować. Na YouTubie dziękuję, że też oglądaliście. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście z challenge'a. Dajcie swoje jakieś opinie, wnioski, pomysły może jakieś ktoś ma. No i follow Nidstarka. Do zobaczenia do następnego razu. Cześć, cześć.